Między innymi taki projekt Gra w butelkę, który realizowany jest, to jest to film dotyczący historii tego miasta z udziałem profesjonalnych aktorów, ale też złotowianie mają udział w tym wziąć jako statyści, znalazł się i będzie podlegał głosowaniu. Oprócz propozycji inwestycji osiedlowych do głosowania zostały dopuszczone też projekty dotyczące choćby budowy parku do gry w golfa, domków dla bezdomnych kotów, placy zabaw przy przedszkolu nr 2 oraz przy placu Paderewskiego. Poparcie komisji konkursowej uzyskał też pomysł monitoringu jakości powietrza przy pomocy drona. Wartość tych 12 inwestycji oszacowano na 1 000 000 zł, a do wydania w tegorocznym budżecie obywatelskim jest 500 000. Zostaną zrealizowane więc te projekty, na które złotowianie oddadzą najwięcej głosów, a głosowanie ruszy 18 września i potrwa do 6 października.